Zdejmiemy sobie rzęsy i zaaplikujemy sobie tamte. Ta-da-dam. Dobra, nie ma jednej. Ta-da-dam. Leciutko, szybkim ruchem. O! Zaaplikujemy sobie tylko odżywkę. Czy mam jakieś gdzieś... Nie mam pozostałości kleju, jak widzicie. Wszystko ładnie zeszło. Ale fajny ten toparek, podoba mi się. Zaaplikuję sobie tylko i wyłącznie odżywkę na moje rzęsy. Zastosujemy sobie... Ja nie miałam na nich dzisiaj nic, więc generalnie myślę, że to będzie spoko teścik. Dobra. Mam tylko na nich odżywkę. Teraz zastosujemy sobie ociupinkę zalotki. Dosłownie ociupineczkę, żeby w ogóle było widać, że mam jakiekolwiek rzęsy, bo mam. Ale mi się pewnie uklepały pod naklejanymi. No myślę, że wystarczy. Ociupineczkę, żeby widać, że mam jakieś rzęsy. Dobra. No i teraz zaaplikujemy sobie ten mnie najbardziej korci. Eye Booster. Jest to niby jakiś zestaw wydłużający rzęsy. Wygląda on tak. Też kosztowało chyba, przepraszam, bodajże coś koło 2 funtów. Funt chyba 50 z Physicians Formula. Pokażę Wam, jak wygląda z bliska. Tak wygląda z bliska. Mamy tutaj, nie wiem, jakieś dwa chyba oddzielne produkty. I jeden to jest Extensions. Ok, a drugi to jest maskara. Zaraz zobaczymy, jak to trzeba stosować. Czy to będzie fajny produkt, czy też nie. DIY, before, after. No na pewno taki osiągniemy efekt. For life changing lashes. Co my tu mamy? No dobra. Czyli mamy zaaplikować maskarę, potem mamy zaaplikować extensions i potem znowu maskarę. Zróbmy tak. Mam nadzieję, że mnie dobrze tutaj widać, że wszystko będziecie widzieć. Tu mam lusterko. Otwieram. Pokażę Wam, jak to wygląda. Dobra, taka szczoteczka. Szczoteczka jest normalna, nie jest silikonowa. Nie wiem, dlaczego wącham. Tak wygląda szczoteczka. No i zaaplikujmy. Nie wiem, mam wrażenie, jakby w ogóle nie nałożyła produktu, ale to takie może to moje pierwsze wrażenie. No bardzo jestem ciekawa. Tylko wiecie co? Rozczesała trochę mi te rzęsy i troszeczkę dała koloru. Takie mam wrażenie, czyli sama ta szczoteczka w ogóle by się nie spisała na pewno. No dobra, miałam zaaplikować na jedno oko, zaaplikujmy też na drugie. Chyba wydaje mi się, że musi się rozruszać ta szczoteczka, bo no nie wiem, niby nakładam, ale mam wrażenie, że bardzo mało produktu nabiera, chociaż już zdążyłam się upaćkać. Standard, zawsze tak mam, nie chcę mi się czekać, aż wyschnie. Więc zrobiłam to od razu. Ale to przez to, że mam właśnie takie marne te rzęsy, to łatwo mi się gdzieś tam maznąć. Trochę chyba szybko zasycha, nie wiem, tak mi się wydaje. No nie wiem, dobra, zaaplikowane. Teraz mam dać extensions. Więc dajmy. O, jakie to śmieszne. To są takie te... Posypie się to coś. To są takie włoski. Takie puchate. To jest takie włochate. No dobra. Oby mi to do oka nie wleciało. Sypie się strasznie. Fu! Musicie uważać, bo się sypie. Dość. No niech mi tylko do oka nie naleci. Nie wiem, czy to będzie dobre dla kogoś, kto jest wrażliwcem, kto ma wrażliwe oczy. Lata to w koło. Dobra, tak wygląda na jednym oku. Tak wygląda bez. Teraz na drugie oko. Nie wiem, jakie to dziwne. Czemu to tak lata? Lata, osypuje się. No. Są jakieś chyba włókienka. Nie wiem, poczytam Wam o tym tuszu. Coś. Tak to wygląda. A się mi tu posypało. Czuję gdzieś na nosie w ogóle. Fuh. Takie drobniusieńkie, oczywiście, to nie jest jakieś uciążliwe, ale się sypie, więc jak jesteście na biało ubrane, to nie polecam. No i teraz znowu mam użyć tusz. No więc tak zróbmy. Ale mnie teraz gilgocze, gdzieś mi tutaj wleciało i mi gilgocze. No dobra, i tusz. Wiecie, co mnie ciekawi tylko? Że czemu to teraz nie leci? No przecież to było takie lotne i teraz jak przykrywam to tuszem, to jakoś już na razie nie oblatuje. No ocenicie sami, czy daje efekt wydłużania w ogóle i sztucznych rzęs. Muszę dobrze tutaj końcówki rozetrzeć, bo widzę, że tu jedno jest dłuższe, drugie krótsze. Ocencie sami. Dajcie znać, czy widać jakąś różnicę. Taką, w sensie wiecie, kolosalną, nie? Nie tam, że czy nie widać wcale, bo coś tam widać, ale czy jest to efekt na aż 2 produkty? No dobra, no wyglądają na trochę sztuczne, umówmy się. Dobra, jedno oko malnęłam, drugie nie. Zaraz się odezwę do Was na storkę i Wam pokażę. No dobra, porobiłam w focie, pokazałam Wam wszystko. Więc jakby to jest efekt tego produktu. O, Eye Booster. No umówmy się, że jest to widoczne, nic nie mam zrobionego na dolnych rzęsach. Teraz sobie zmaszmy oko i zrobimy test tego drugiego produktu. Też on mnie bardzo ciekawi. Czekajcie, tylko wezmę sobie płyn do makijażu oka i zaraz przejdziemy szybciutko do nagrywania I Saw It First. Zobaczymy też oczywiście, jak schodzi ten produkt, czy spoko, czy coś tam będzie podrażniać. Jest luz. Dobra, 2 przetarcia. Nie chcę trzeć, bo miałam przecież też pomalowane, mam też podkład na twarzy, więc nie chcę za bardzo zmyć. No ale spoko schodzi, więc to jest plus. Ja nie cierpię produktów do oczu wodoodpornych. Nie lubię. Ja wiem, że to są dobre, wiem, że powinno się, jeżeli chce się mieć też fajny efekt i dłuższy efekt, ale nie lubię. No zobaczcie, no jest jednak gdzieś tam różnica. Dobra, no spoko, jest fajny tusz. Jak za £1,50 to naprawdę spoko. Myślę, że on może się jeszcze rozhulać w miarę używania. Dobra, zmyjmy sobie. Od razu Wam myję na wizji, więc też widzicie dokładnie, ile wymaga tutaj ruchów. Staram się to tak zrobić szybko. Powinnam czekać, aż tak, wiecie, przyłożyć i dłużej troszeczkę potrzymać. Ale też nie mam na to czasu. Jeżeli chodzi o płyn do makijażu oczu, używam ten z L'Oreal. Do oczu oczywiście, bo do ogólnie twarzy używam wodę micelarną, tą z Garniera. Tą wielką butlę dwufazową. Lubię, ale nie kocham. Także przejdźmy teraz do tego drugiego produktu. Przejdźmy teraz do tej maskary Fake Out. Tak ona wygląda. W ogóle jest przepiękna, jeżeli chodzi o opakowanie. Także znowu fajny produkt na prezent, jak chcemy komuś faktycznie zrobić jakiś taki fajny prezent z kolorówką, więc taki podkład, tam była paletka jeszcze do konturowania, rozświetlaczy z bronzerem i taki tusz. Naprawdę super sprawa. Wcale nie chodzi o to, że wydamy mało, tylko o to, że są fajne rzeczy. No zobaczcie, taki wąziutki. Bardzo ładnie to wygląda. Ślicznie wręcz wygląda opakowanie. Organik. No i sprawdźmy. Fake Out Mascara Made in USA. No dobra. Oh yeah, baby. Oj, niezbyt ładnie pachnie. Taka gruba szczoteczka. Bardzo gruba. Drobne woski i to jest chyba silikonowa jednak. Ale śmieszna. No nie wiem, czy ona coś tutaj nam rozczesze chyba dobrze, bo ma takie dość szczotkowe takie... Ta szczoteczka jest taka... No, porządna, więc chyba tylko rozczesze nam rzęsy, ale czy ona będzie miała jakiś efekt? No nie wiem, fajnie rozczesuje. Poczekajcie, muszę dorzucić produktu, mam wrażenie, jest za mało go. Mam wrażenie, że ta szczoteczka jest trochę sucha. Może się mylę, nie wiem. To jest szczoteczka, która po prostu fajnie rozczesuje rzęsy, ale tutaj chyba nie możemy się spodziewać ani pogrubienia. Chyba, nawet gdzieś wyjechałam sobie tutaj, widzicie? Mało precyzyjna, bo jest bardzo gruba, więc chyba, że macie długie, fajne rzęsy. Fajnie rozczesuje, no nie mogę powiedzieć, że to jest jakaś do dupy, kurde, szczoteczka, bo nie jest do kitu. Już nie będę tutaj bluźnić. Fajnie rozczesuje, ale nie robi jakiegoś efektu spektakularnego, jakiegoś efektu wow, ale jest spoko. Jak za funt, słuchajcie, jak za funt 50, to naprawdę jest spoko. Możecie porównać sobie jedno oko i drugie oko. Więc gdzieś tam coś widać, ale bez spektakularnego efektu, jak mówię. Ale właśnie fajnie rozczesuje te rzęsy. Trochę nie rozumiem zamysłu tej szczoteczki. Fajnie je rozdziela, ładnie je rozczesuje, nie skleja ich. Przeraża mnie trochę ten dźwięk czesanych rzęs. Naprawdę to słychać. No dobra, taki daje efekt i to chyba już więcej nie osiągniemy. Po prostu fajnie je rozczesuję. Więc jeżeli ktoś nie lubi efektu sztucznych rzęs, takiego, wiecie, spektakularnego, to myślę, że to jest właśnie dla takich osób. Czyli rzęsy są mimo wszystko malnięte, mają kolorek, są ładnie rozczesane, rozdzielone, ale właśnie nie ma tego efektu takiego wow. No po prostu spoko maskara. Nie jedna maskara drogeryjna daje taki sam efekt i kosztuje 11 na przykład funtów. Zobaczcie. Tak to wygląda, nie wiem jak się patrzeć właśnie, żebyście to widziały. Jest spoko, po prostu jest spoko. Więc jak za funt 50 naprawdę warto. Ja uważam, że warto. Nie wiem, jak jeszcze jakieś tam dołożą, to też zakupię i Wam potestuję. Myślę, że warto za tą cenę. Naprawdę. Fajnie rozczesuję, po prostu. Dolne rzęsy troszeczkę ciężej, bo tak jak mówię, jest gruba bardzo szczoteczka. Taka jest gruba. Bardzo gruba. Dajcie znać, jak Wam się podoba. To jest ten tusz. O, tu się patrzę. W kamerkę prosto, do góry. Także ocencie same. Ja przejdę teraz słuchajcie, do kolejnej części filmu, na jaką właśnie czekacie, jaką zagłosowaliście, że chcecie, czyli pokażę Wam moje wszystkie zamówienia z I Saw It First, ale tak jak myślę, czekajcie, co się wkładało. To był test moich jakichś w miarę nowych produktów. Dajcie znać, co myślicie, co Wam się podobało, co przykuło najbardziej Waszą uwagę i czym Was zainspirowałam, po prostu najzwyczajniej na świecie. Ja się teraz przyodzieję, przebiorę i przybędę do Was z I Saw It. Hejo, robaczki, odzywam się do Was nieco później. Jeżeli chodzi o I Saw It First, będzie w następnej tam kolejności, powiedzmy, nie wiem, w której tam to się ukaże, bo nie wiem, czy najpierw będzie pewnie test produktów i tak dalej i na tym się skupię i do tego też dołączę to, co tutaj mam. Następnie w międzyczasie gdzieś tam pojawi się I Saw It First. Pokażę Wam jeszcze, co dokupiłam, bo wyskoczyłam i dokupiłam jeszcze parę produktów do testowanka. Wytrzyjmy sobie usta, bo mam jeszcze jeden produkt. Bardzo jestem go ciekawa, zaraz Wam pokażę. Kosztował chyba bodajże jednego aż funta. Nie wiem, czy mam gdzieś paragon, zaraz jeszcze właśnie muszę sprawdzić. Bo będzie mi potrzebny prawdopodobnie. Ten kolor, który mi się tak bardzo trzymał, to chyba był bodajże ten. To mi się wydaje, że to ten aplikowałam jako na samym końcu. Lasting Perfection Matte. To jest ten z Collection, chyba bodajże tak, z Collection. Bardzo fajny produkt. Będę miała dla Was do przetestowania. Tak są zapakowane te produkty w Homevergancie. I mamy tutaj, słuchajcie, tusz, maskarę z Bourjois. Jak wiecie, jakie są ceny Bourjois, więc nie muszę mówić. Volume Glamour Max. Więc ta maskara, ona była chyba 2 z groszami, o ile się nie mylę. Dokupiłam jeszcze 2 produkty, jeden poleci na pewno na prezent, a drugi właśnie wzięłam, żeby sprawdzić, czy... I ten właśnie otworzę, bo widzę, że tu mi się jakaś chyba woda wylała, więc ten nienaruszony poleci jako prezent. Okej, nawet Wam nie będę pokazywać tego produktu. Sorry, miałam telefon. Nie, po prostu zdjęłam go z ust czym prędzej. Zaaplikowałam go tylko raz i jest to kolor totalnie nie mój. W ogóle nudziaki to nie dla mnie kolory. Już Wam pokazuję, jak on wygląda. Możecie sobie wyobrazić mnie z takim odcieniem. Po prostu wyglądałam trupio, jak weź i stąd nie wracaj. Tu wybaczcie, tutaj mam te... Słocze robiłam Glam Shopu, bo z Karolcią właśnie rozmawiałam. Także pomadka nie dla mnie. Jeżeli ktoś lubi nudziaki w takim, nie wiem jaki to jest kolor, jakiś, nie wiem, pomarańczowo, beżowo, pisze niby pink sugar, czy nie wiem co, pink sugar. No nie wiem, co to jest za kolor. Słuchajcie, dla mnie to jest taki bardzo trupi, więc nie dla mnie ten kolor. Także myślę, że powędruję do kogoś, kto lubi nudziaki. Także to. I z Karolcią rozmawiając też spróbowałam ten nowy podkład i raczej nie zrobię Wam jego testu, gdyż jest dla mnie za ciemny. To jest odcień medium, jest dużo dla mnie za ciemny, więc nie będę Wam go nawet testować, bo jest zdecydowanie za ciemny. Więc ten test też nie wyjdzie. Te dwa kolory są bardzo do siebie zresztą zbliżone, powiem Wam szczerze. No, także on nawet jako brązer się chyba nie sprawdzi, także poleci do jakichś produktów takich, którymi się po prostu chyba z Wami podzielę. Natomiast jeżeli chodzi o ten podkład, mam go tutaj tak kawałeczek, nie wiem czy będzie różnica między tą stroną a tą, ale jest fantastyczny odcień, słuchajcie, to jest odcień light. Czekajcie, wytrę tylko tą pomadkę beznadziejną, łososiowa, nie wiem, pomarańczowa, nie wiem co to za odcień, w ogóle nie mój. I pokażę Wam odcień tego podkładu. Jest on taki i jest on naprawdę bardzo, bardzo ładny. Ja bym go określiła w sumie beżowym. Ja myślę, że beige to jest odpowiednie określenie tego podkładu. No i on jak wysycha, to robi się taki delikatnie jednak glow. Daje takie glow, więc wykończenie, ale jeżeli macie skórę suchą, to tak czy siak on i tak się gdzieś tam wchłonie i ten blask, ten błysk nie jest aż tak widoczny jak tutaj na dłoni. Wiecie, że skóra na twarzy jest przecież inna niż skóra na dłoni, ale już widzę, że się już tak się dostosowuje. Także mocne glow to nie jest takie na skórze. Nie aż takie jak tu widzicie. Zobaczcie, w zależności od wprowadzenia go w skórę, jest ten glow troszeczkę mniejszy. Także myślę, że ten będzie mi bardziej odpowiadał niż ten medium, bo medium jednak ciut jest taki ciemniejszy. A na tą chwilę moja skóra nie jest w ogóle opalona niczym, więc myślę, że super sprawdzi się dokładnie ten light. Także póki co ten light zostaje ze mną na półeczce. Będę go używać, a ten medium wtedy, kiedy będę korzystać ze solarium. Dobra, teraz muszę sobie tylko jeszcze płynem micelarnym, czekajcie, wytrzeć tą jednak rękę. Cieszę się, że nie pokazałam Wam tej pomadki, po prostu paranoja, tragedia. No jeszcze Wam zrobię test tuszu z Bourjois. No teraz nie będzie widać efektu, gdyż mam już jakiś tam tusz. Zobaczmy tylko jaka to szczoteczka. Ja go chyba nie miałam, jeżeli chodzi ogólnie o Bourjois. Szczoteczka jest, o fajna, gruba. Taka. I szczoteczka jest szczoteczkowa, czyli taka normalna, nie jest ona silikonowa. No teraz wiadomo, że teraz nie będzie widać efektu, ale coś czuję, że może być fajniejszy niż ten, który ma dać efekt sztucznych rzęs. Wydaje mi się, że Bourjois może być fajniejszy. O, widzicie teraz różnicę w ogóle? Zobaczcie na oczy. To i to, a tylko pociągnęłam po końcówkach. Także coś czuję, że to może być fajniejszy tusz niż ten, który miał dawać efekt sztucznych rzęs. Da fajne volume, więc przez to będzie wyglądał na takie ciemniejsze, dramatyczne oko. No, w każdym razie to jest taki, nazywa się Volume Glamour Max od Bourjois. No i szczoteczka, właśnie mój pędzeleczek do rozświetlacza. Fantastyczny. Chyba nie miałam wachlarza, chyba nie. A jak miałam, to chyba oddałam. W każdym razie 2,49 w Homevergancie z tej kolekcji. Z tej kolekcji kupiłam ostatnio, mam to do podkładu. Ten do podkładu, do kremowych konsystencji. Widać, że do podkładu, a tutaj mam wachlarzyk do rozświetlacza, także super. Cieszę się bardzo. Karolcia z kolei poleciała, słuchajcie, i kupiła sobie dzisiaj jakiś CC i puder, czy tam rozświetlacz, czy coś. Ja na to się patrzyłam, ale nie kupiłam. I w sumie dzisiaj wiem, że mogłam zamiast tych dwóch produktów, to mogłam w sumie się pokusić właśnie na tamte, bo to tam ta sama cena, ta sama półka cenowa. Także, a jeżeli chodzi o tą szczoteczkę z tym podkładem, to nie polecam, bo to po prostu chwyt taki marketingowy, niby dorzucili jakiś badziew, żeby ładnie wyglądało, ale tak naprawdę w ogóle jest niepraktyczne. Dobra, która jest godzina? 21:03. Tak wskazuje mój Gareth, a czy w ogóle Gareth mi pokaże? A nie, nie ma snu. A tu która jest godzina? Czemu mi nie pokazujesz snu? Nie pokazuje mi ile spałam, ale za to zrobiłam kroków 5356, 3,6 km zrobiłam. Spaliłam 221 kalorii, więc mogę iść zjeść chipsy. Trening, godzina 50, ale trenowałam. Dobra, dalej. Co tu jeszcze mamy? Nic już nie mamy. Okej. Także co? Dopijam drinusia. Jutro już idę do pracy, więc się nie odezwę. Spadowuję. Odzywam się do Was niebawem z I Saw It First. Pewnie w następnej części będziecie już miały przegląd I Saw It First moich wszystkich zamówień. Trzymajcie się, do usłyszenia. Buziaczki. Bajo!